Na mistrzostwach świata w blicu i w szachach szybkich mieliśmy bardzo dużo mega ciekawych sytuacji i w tym nagraniu omówię jedną z nich. I jest to oczywiście partia, w której Bartusz Soćko pokonał aktualnego mistrza świata Magnusa Carlsena. Natomiast co ciekawe, nie jest to pierwsze zwycięstwo Polaka z tym zawodnikiem. Mianowicie arcymistrz Soćko pokonał już mistrza świata w 2008 roku w Lidze Niemieckiej w Wtedy Carson, no jeszcze nie był aż tak potężny, ale też nie był jakimś leszczem. E, mianowicie wtedy miał ranking 2786, więc e, solidnie. E, więc zobaczmy, jak tamta partia się potoczyła, a potem zobaczymy tę, tę tegoroczną. Czy poprzednio roczną w sumie? No dobra, więc zaczęło się D4 skoczek F6, C4, G6, czyli mamy tutaj obronę królewsko-indyjską i tak jak to zwykle bywa w tym debiucie, biały bardzo szybko zajmuje centrum, ale czarny za to bardzo szybko zabezpiecza króla. No i później kontruje w centrum albo ruchem E5, albo ruchem C5. Najczęściej jednak jest grane E5 i tak. Tak też poszło w tej partii. Roszada i Skoczek C6, więc klasyczny wariant, w którym to Biały zajmuje przestrzeń w centrum. No i natychmiastowo rozpoczyna akcję na skrzydle hetmańskim. Czyli widać, że Biały tutaj przygotowuje zagranie C5. I ogólnie rzecz biorąc, obrona królewsko-indyjska to jest. Szalony debiut, naprawdę pozycje często wychodzą niesamowicie skomplikowane. I tutaj zabawa jest tego rodzaju, że centrum jest całkowicie zablokowane. A co robimy w sytuacji, kiedy centrum jest całkowicie zablokowane? No wtedy akcja przenosi się na skrzydła. A że biały ma przewagę na hetmańskim, no to tutaj będzie leciał tymi pionami, natomiast czarny z drugiej strony będzie leciał pionami na skrzydle królewskim. I faktem jest, że dzięki pionkom, D5. Biały ma tutaj więcej przestrzeni, a co za tym idzie łatwiej jest mu manewrować swoimi figurami, no i dzięki temu jego atak jest zazwyczaj szybszy. Natomiast jaka jest tutaj różnica? No biały atakuje w pionki. Więc jeżeli jego atak tutaj przejdzie, no to zdobędzie pionka, czasem dwa, czasem może jakąś figurę, natomiast w tym samym czasie czarny atakuje króla. Więc jeżeli atak czarnego się powiedzie, no to najczęściej oznacza to wlepienie mata. Tutaj różne posunięcia są stosowane: skoczek H5 z planem grania F5, skoczek E8 z planem grania F5, skoczek D7 z planem grania F5. Natomiast w partii Bartuż Soczko zdecydował się na A5, żeby utrudnić atak. Białego, ponieważ pionek B4 jest niezbędny, żeby przeprowadzić C5, no a A3 z oczywistych powodów zagrać nie można, ponieważ jest tu związanie po linii A. Także takie A5 nie z tej strony, z której czarny chce atakować, no ale czarny utrudnia atak białego. W partii nastąpiło wybicie, czarny odbił A4 i biały będzie chciał przerzucić. Na przykład skoczka na B3, później pchnąć C5 bądź A5, czasem też gońca się wrzuca na B4, ponieważ czarny często chce zabunkrować pole C5, no i wtedy biały musi koniecznie przeprowadzić A5, żeby tego pionka z B6 żeby tego pionka z b6 podważyć. No i w partii właśnie jest ustawiana ta blokada na polu c5, biały goniec d2, wieża się wycofała, no i skoczek e1, klasyczny przerzut. Skoczek często chce wejść na d3, żeby w dalszej perspektywie wspierać zagranie c5. Partii skoczek E8, czarny przygotowuje swój atak, skoczek D3, no i rzeczywiście F5 poszło, więc mega klasyczne podejście z jednej i z drugiej strony. No i właśnie tutaj wchodzi F4. Powiem Wam szczerze, że tego typu pozycji nigdy z perspektywy białego nie lubiłem grać, ponieważ, okej, okay, no atak białego jest szybszy ale atak czarnego jest prostszy. To znaczy, no czarny w każdej partii tam sobie przygotuje, dopcha tego pionka do G3. Jak zagrasz H3, to zaraz jakieś ofiary się pojawiają. Jak nie zagrasz H3, to czarny tutaj zbije. No i ogólnie ten plan jest taki łopatologiczny. Dlatego zacząłem tak kombinować z tą obroną królewsko-indyjską. Zacząłem atak, atak czterech pionów grywać, bądź ustawienie z G3 goniec G2. Wtedy ten król jest bezpieczniejszy. Jakoś ten, to klasyczne podejście w pewnym momencie mnie zaczęło odrzucać. Niemniej w partii Carson oczywiście bardzo dobrze podchodzi do tematu, czyli odsłania tego gońca, no i A5 wisi już w powietrzu. No ale czarny właśnie leci ze swoim planem G5, biały A5, czyli wiadomo o co tutaj chodzi, żeby podważyć tego pionka z B6, a później podważyć pionka z D6, otworzyć to skrzydło hetmańskie, no i zaktywizować się tutaj figura. W partii nastąpiło takie mega interesujące posunięcie C6, zaraz sobie do tego przejdziemy. Czasami rzeczywiście to c6 bądź c5 wchodzi, choć to rzadko. Zazwyczaj nie chcemy się ruszać zbytnio pionami na skrzydle, na którym nie mamy przewagi, bo każdy taki ruch pionka jest to osłabienie własnej struktury. No ale przykładowo wybicie, no to jest skandalicznie słabe. Ponieważ tutaj punkt c7 piekielnie słaby, zaraz wchodzi c5, później atak po linii c, no i pozycja czarnego się po prostu sypie. Więc tutaj Bartosz Soczko sprytnie zamierzał, Atakując na skoczka i zwiększając presję na pionka A5. Dwa punkty zostały zaatakowane jednocześnie. Biały wybił, no i skoczek odbił. Teraz te figury czarnego trochę nabrały oddechu. Tak przez moment już widać było, że te wszystkie figury praktycznie na ósmej linii i tak biednie to wyglądało. No ale tutaj następuje delikatna aktywizacja w partii AB. Czarny wybił, Hetwan odbił, no i Hetwan B6 z atakiem na króla, stąd król musiał odejść, i wieża F7. Czyli teraz wieża szykuje się jeszcze, żeby wkroczyć do akcji czy to na A7, czy to na B7. Zależnie, jakie tutaj otwarte linie będą dostępne. W partii Magnus dalej się aktywizuje. No znowu mega naturalne podejście ze strony. Ze strony Mistrza Świata ten skoczek na D5 no, będzie po prostu przepotężny, ale z drugiej strony Bartosz Soćko też sprytnie tutaj kombinuje skoczek D4. Na pierwszy rzut oka wygląda to paskudnie, no bo przecież biały może zbić. No i teraz po jakimś takim wybiciu, no to ta struktura pionowa jest zrujnowana, ale nie do końca. Znaczy, nie, wiem, struktura jest zrujnowana, to nie podlega dyskusji, ale jest pewien atut, e, mianowicie e, ten pionek e, może zostać oddany, no i ten goniec z G7. Zauważcie, ten goniec K7, który no totalnie nic tutaj nie robi, tylko kłuje w tego pionka od tyłu, własnego pionka, wreszcie wkracza do akcji. Więc oddanie tego pionka E5 jest taką typową ofiarą w tego typu strukturach, żeby właśnie tego gońca zaktywizować. I często takie oddanie materiału jest bardzo, bardzo na plus. W partii natomiast Skoczek wjechał na D5, no to Hetman ewakuacja, no i biały poprawia tutaj swoją pozycję. Zauważcie, teraz po wybiciu już możliwości zagrania D3 nie będzie. Stąd w partii skoczek B3, czyli bardzo Soćko skasował tego czarnopolaka, no ale za to biały się tutaj znowuż delikatnie zaktywizował, no bo jeszcze wprowadził tę wieżę z atakiem. No i teraz figura została odbita. Gonie Ceszeszesz. Oj, tutaj. O ty kotlety. Dobra, byliśmy w tym momencie. I wleciała wieża na A1, i tutaj był ciekawy moment, bo można było wrzucić G4. I to G4 wygląda bardzo zacnie, żeby otworzyć linię G i później gońca wrzucić na H3. No czyli, krótko mówiąc, klasycznie, żeby zainteresować się królem białego, więc to wyglądało fajnie. W partii Goniec E6, czyli czarny od razu się przygotowuje, żeby ewentualnie skasować tego skoczka z D5, też fajny pomysł, no ale biały się aktywizuje, wieża D7, i tutaj to Goniec C2, wysoce podejrzane, ponieważ. Po prostu czarny przyjął ofiarę tego pionka i okazuje się, że rekompensata wcale nie jest jakaś świetna. Więc co tutaj, co tutaj mi z świata powinien grać? Skoczek C3. Żeby umocnić tego kolegę z D5. I teraz pomału można pozycję poprawiać. Wieża B1, wieża B6 i tutaj dociskać na skrzydle hetmańskim. W ten sposób biały zachowuje kontrolę nad pozycją. Czarny oczywiście będzie chciał wrzucić to G4, żeby uzyskać kontrę, ale będzie to bardzo trudne, biorąc pod uwagę, że ten Hetman jest nie na tym, nie na tym skrzydle, co trzeba. Więc ogólnie rzecz biorąc, spora przewaga białego. No ale w partii poszło to gonie C2. I to pozwoliło czarnemu się zaktywizować. Hetman zbił na C4, goniec A4. No i okej, okay, no niby to wygląda jakoś tutaj groźnie, ale tak de facto żadnego konkretu nie ma. Więc czarny zbił na D5, pionek zbił na D5 i teraz mega super posunięcie E4. Zobaczcie, w sytuacji kiedy ten goniec wreszcie wkroczył do akcji. No to teraz te figury czarnego się rozpędzają, więc ten goniec naprawdę długo, długo, długo musiał czekać. Od momentu jak zostało zagrane to e5, to ten goniec był zablokowany. No i wreszcie teraz może wkroczyć do akcji. No i wkracza do akcji mocno utrudniając życie oponenta. W partii skocze k3, no to nastąpiła wymiana hetmanów. Wisi oczywiście cały czas wieża, więc nastąpiła ewakuacja. I teraz poszło wieża A7, takie niepotrzebne. Można było zagrać prościej. Skoczek F6 grozi ciągle to wieża A7, więc przeciwnik no, musi obronić pionka. No i teraz, tak czy siak, ta wieża się aktywizuje. Pionek E jest blisko już pola przemiany. Jeżeli natomiast nastąpi wybicie, to skoczek może wkroczyć do akcji. No i widać, że Pole E5 jest przepiękne. Można dalej wytwarzać wolnego pionka na linii F. Pozycja z dużą, dużą przewagą czarnego. W partii, podejrzewam, że tutaj nie do czas był, i w partii poszło wieża A7 co też zapewniło przewagę Czarnemu, no ale wiadomo, że te różnopolowe gońce dają duże tendencje remisowe. W partii FE no to Czarny uruchamia tego pionka, dojechał tym pionkiem aż do G3, no to widać, że ten król w tarapatach. No i zobaczmy, jak Bartosz Soćko tutaj zmiażdżył mistrza świata w tej końcówce. Król G1, wieża wjechała na dwójkę, goniec został zaktywizowany, wieża F2, no i teraz król wkracza do akcji, więc Typowo w końcówce wreszcie ten król jest bezpieczny, no i może zostać zaktywizowany. W partii się oczywiście nie przejmuje czarnym biciem na F2, bo, bo pionek odbiłby z szachem i wtedy król H5. No tutaj trzeba uważać na tendencje remisowe, bo pole H1 jest białe, a goniec jest czarnopolowy, więc to. Spore tendencje remisowe wrzuca. Tylko, że figury czarnego tutaj absolutnie dominują. Gdyby ten król. Był na H3, no to okej, okay, to jest inna dyskusja, ale w tej pozycji biały gra po prostu bez króla. No i tutaj cały czas wykorzystując słabość pierwszej linii, Bartosz Soćko zdobył pionka. Oczywiście jeszcze szantażuje ciągle matami na linii H, więc jeden pionek zdobyty. No i teraz trzeba się drugim delikwentem zainteresować, stąd król został zaktywizowany. No i wieża D4... Król został zaktywizowany jeszcze bardziej, no i ciągle mamy tutaj taki szantaż. Atomat z jednej, atomat z drugiej strony grozi. Wieża d4, zbić jeszcze nie można, bo wieża d1, wieża bije d5, więc król c3. No i tutaj posło, posło parę szachów. Bardzo z nie wymienia, wież i bardzo dobrze, bo. W momencie, kiedy są te wieże na desce, no to ciągle grożą maty na pierwszej linii bądź na linii H. No i tutaj pomalutku, pomalutku się czarny przestawia, żeby osaczyć tego pionka. No i finalnie pionek został zdobyty. No i tutaj pozycja już jest w tym momencie kompletnie wygrana, nawet jeżeli wieże zostaną wymienione. Tutaj taka mała sztuczka, bo wieża D1, wieża D1, król D1 jest padł. Więc to jest ostatnia szansa Mistrza Świata, żeby się tutaj uratować. Więc ciągle, właśnie na tych sztuczkach patowych, Carlsen stara się szantażować. No ale wiadomo, że to kwestia dokładności, żeby czegoś takiego nie podstawić. W partii wieża C2 król zbił, nastąpiła taka wymiana. No, gońca bić nie można było, bo oczywiście padł. Natomiast z dwoma pionami więcej, no to jest banalna wygrana. Bartosz Soćko podciągnął tutaj swojego, swoje pionki, przestawił króla na F2, no i w tym momencie Carlsen się poddał. Jeżeli go nieco dejdzie tutaj, no to H3 i dorobienie Hetmana. Jeżeli go nieco dejdzie tutaj, żeby bronić, no to wtedy za to ten pionek ucieka. No i tak czy siak jest wygrana Czarnego. Także w ten sposób Magnus Carlsen został rozjechany, choć. Wiadomo, to była taka typowo królewsko-indyjska partia, czyli biały miał tę inicjatywę, czarny starał się sprytnie kontrować, no i w pewnym momencie niedokładność ze strony białego, czarny przejął tę inicjatywę, no i później już do końca partii nie wypuścił, no i w ten sposób Magnus Carlsen poległ, choć wtedy jeszcze mistrzem świata nie był, no ale i tak bardzo fajne zwycięstwo z zawodnikiem prawie 2.800 elo. I teraz partia z mistrzostw świata w blicu. Tutaj białymi gra tym razem Bartosz Stoczko i poszła partia katalońska, czyli... Typowa strategia, ustaw gońca na G2 i niech oponent się tłumaczy. Ponieważ rzeczywiście praktycznie w każdej pozycji z tego wariantu ten goniec z G2 jest niesamowicie upierdliwy. Bije przez całą pozycję w ten punkt B7, też w punkt D5. No i czarny musi sobie w ten czy inny sposób z tym gońcem poradzić. W partii poszło B6. Goniec chce wejść na b7, roszadka. No i goniec właśnie poszedł na b7. Po czym nastąpiło skoczek e5, centralizacja skoczka. Plus też biały chce walczyć o punkt c6, no i oczywiście zwiększyć presję po długiej przekątnej. I tutaj Magnus tak w typowym dla siebie stylu zdecydował się wybrać rzadko spotykaną opcję, mianowicie hetman c8. Hetman c8. Wiadomo o co chodzi. Teraz goniec z B7 jest broniony, więc bicie na C4 jest już możliwe. Natomiast ten cały manewr kosztuje sporo czasu i to jest główny problem tego posunięcia. Głównym ruchem jest skoczek BD7, po którym biały wjeżdża na A4. Chce się zainteresować punktem C6, no i też przy okazji atakuje tego końca. Czarny musi się cofnąć, i przykładowo najczęściej w ten sposób partia przebiega. Gdzie w końcówce biały, oczywiście, ma jakiś plusik, dzięki temu, że ma centrum, plus potencjalnie linie C do ataku, no ale czarny przygotuje albo E5, albo C5, no i w tej końcówce wyrównanie, raczej powinno być w jego zasięgu. Natomiast w Partii Carson właśnie zaczął wydziwiać Hetman C8, nastąpiło Hetman C2, czyli bardzo klasyczne podejście, właśnie po tej linii biały będzie chciał atakować. No i czarny właśnie wybił, skoczek odbił, goniec wybił, król odbił i hetman wjechał na miejsce gońca. Tutaj szczerze mówiąc, wydawało mi się, że f3 będzie zagrane. Wygląda to tak e, bardziej naturalnie. To warto sobie zapamiętać, że właśnie kiedy ten goniec z g2 znika, no to właśnie pola f3 i h3 często się osłabiają, a Przede wszystkim cała ta przekątna się osłabia i z królem bywają problemy. W związku z tym, w wielu przypadkach, między innymi w tym, warto wrzucić F3 i ten pionek poniekąd pełni funkcję gońca, chroniąc króla. Natomiast w partii król G1 też jest w porządku. Czarny wieża D8, no to wieża D1. Pionek został zabezpieczony. H6, no to biały kontynuuje rozwój. Więc podoba mi się tutaj właśnie podejście białego. Tak bez jakiegoś przesadnego kombinowania, po prostu wszystkie figury do akcji i nie może być źle. W partii skoczek BD7 wieża AC1, wieża AC8. No i widać, że to pole C6. Mega słabe. Więc wpakować tutaj skoczka byłoby cudownie. W związku z powyższym mi się rzucało w oczy Hetman A4, żeby ten skoczek rzeczywiście tutaj wylądował. Czarny oczywiście może tutaj wybić, no ale tego pola C6 nie zabezpieczy. C5 nie jest możliwe, no bo A3. I teraz ten goniec w tarapatach, więc tego typu zabezpieczanie pola C6 nic nie da. No a jeżeli goniec zostanie cofnięty, to rzeczywiście finalnie skoczek na C6 ląduje. Także Hetman A4 z dużą przewagą białego w partii poszło Hetman B3, co też jest świetne. Bo teraz, jeżeli goniec się cofnie, to skoczek A5 wykorzystując związanie po linii B. No i skoczek finalnie wjeżdża na C6. No i po stronie przeciwnika problemy. Także to wygląda zacnie. W partii po Hetman B3 Carson zrozumiał, że tutaj jest po prostu bardzo niedobrze już w tym momencie. No i zdecydował się pójść na zadymkę, ale Bartosz Soćko był przygotowany, szybko zagrał A3, nastąpiło B5 i teraz skoczek zbił na D7. Skoczek odbił na D7 i AB. No i widać, że ta pozycja czarnego mega, mega smutna. No pionek C7 jest absolutnie beznadziejny. A tutaj jeszcze warto wtrącić, że była duża strata czasu po Stronie Karsena. Po pierwsze, Karsen zbardował dużo czasu, bo ciutkę się spóźnił na partię. Włączył zegar po przywitaniu, oczywiście, i jak już włączył ten zegar, to się zorientował, że mu za gorąco, więc zaczął tam marynarkę zdejmować i na tym stracił ze 20 sekund. Na no, później jeszcze w debiucie się ostro zaciął, a Bartosz Soczko. Bardzo szybko podejmował te wszystkie decyzje przez pierwsze 20 pary posunięć, więc tutaj Mistrz Świata po pierwsze był w beznadziejnej pozycji, a po drugie miał bardzo mało czasu do namysłu. W partii A4 akcja desperacja, no bić oczywiście nie za bardzo. No tu poskoczek B6 się sytuacja komplikuje, nie ma co sobie życia utrudniać, chociaż też było możliwe tak na dobrą sprawę. Hetman B5 niestety tutaj nie działa ze związaniem, ponieważ jest C6. I ten Hetman się niestety na linii B nie mieści, żeby ciągle związywać tego skoczka. Ale Hetman C6 wystarczające, także ok. W partii to poszło. Można by jeszcze w tym momencie się zastanowić, czy nie lepiej olać po prostu tego pionka i zgarnąć na C7. Tutaj Problem czarnego jest taki, że on nie ma opcji, żeby po linii C się zabezpieczyć, no i też nie ma po prostu żadnej kontry w tym momencie. Tam w partii ten Hetman jeszcze coś hasał, ale to już w tym momencie jest kwestia gustu bardziej. Jedno i drugie wygrywa. Także w partii Hetman A4, skoczek B6, Hetman C6, no i właśnie czarny tutaj delikatnie się aktywizuje, chociaż to może wyglądać. Może wyglądać poniekąd groźnie, ale groźne zdecydowanie z obiektywnego punktu widzenia nie jest. No i tutaj biały rozkręca się dalej, E4, żeby zabezpieczyć pole D5. No hetman tutaj hasa, no to forsowana jest wymiana tych hetmanów. Oczywiście taka końcówka, no to jest tragedia dla czarnego, a nawet bicie wieżu wygląda bardzo dobrze. W partii Hetman A4, B3 Hetman został wygoniony dalej, no to biały dalej się tutaj aktywizuje, znowu forsowanie tej wymiany Hetmanów, no i pionek na C7 został finalnie zdobyty. Na co Carson odpowiedział błędnie, bijąc na E4. Nie doliczył tutaj po prostu wariantu, chodzi o to, że po Hetman B6, Hetman C2 na koniec jeszcze jest bicie na D8. No, i czarny wychodzi po prostu bez figur. E, tutaj jeszcze szansę dawało e, wieża D7, e, żeby rzeczywiście wykorzystać związanie po linii D, e, ale tego Karlsen nie znalazł. W partii zgarnął pionka, no i tutaj jego pozycja e, zrobiła się kompletnie przegrana. No i to bez żadnych kłopotów e, Bartosz soćko e, zrealizował. No i tutaj e, za chwilę po Hetman D8. Już Carlson postanowił się poddać, ponieważ jest nieuchronny mat. I w ten sposób Bartosz Soczko pokonał aktualnego Mistrza Świata. No i miał 5 punktów z 5 partii. Także świetny początek. Finalnie turniej dla partosza nie wyszedł perfekcyjnie, bo miał 5 z 5, w tym ogranego Mistrza Świata. No a finalnie ugrał 10,5 z 21 partii. Także z kolejnych 16 ugrał 5,5. Ale to powiem Wam, że jest dosyć typowe. To znaczy, po takim sukcesie. W wielu przypadkach ciężko jest utrzymać skupienie w dalszej części turnieju. Niemniej, arcymistrz Soczko zarobił. 50 punktów na tym turnieju do rankingu, także myślę, że bardzo spoko wynik. No i cóż, mam nadzieję, że w ten sposób kolejny zawodnik zaistniał wśród kibiców, ponieważ no, ku, ku mojemu przerażeniu zorientowałem się, że spora część czatowników w ogóle nie kojarzy, kim są. Kim jest Bartosz, kim jest Monika Soćko, czy to rodzeństwo, czy to małżonkowie, czy kto to, czy co to, czy może zbieżność nazwisk. Także rzeczywiście coś w tym jest, że taki niedzielny kibic to wie kto to Duda, wie kto to Carson, wie kto to Nakamura, a więcej zawodników to już raczej ciężko skojarzyć. Także fajnie, że tutaj Bartosz zabłysnął. No i w ten sposób na pewno zapisał się pamięci kibiców. Także cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz czerwie-czerwika i widzimy się w kolejnym. Także dzięki za uwagę i pa pa!